W garażu. No DT600 niestety chyba w tym tygodniu testować nie będziemy, bo koleżka się nie śpieszy i nie wysłał tego nawet dzisiaj, także nawet jeśli jutro wyślę, to najwcześniej przyjdzie w poniedziałek, kiedy już mi się urlop skończy, będę musiał znaleźć jakiś dzień wolny, żeby go przetestować, o ile on przyjdzie. A na razie uszczelniłem sobie tego Sony kolumny pianką, uszczelniłem, tutaj mam masę ścinek z tej pianki, bo tam sporo było wycinania, dużo słupków, te gwinty na śruby, także sporo musiałem tej pianki powycinać, po prostu takie płaskie segmenty, 4, takie około 2 cm grubości, po 4 powkładałem w te kolumny, w środku są jeszcze takie metalowe słupki poprzeczne, rozpierające te głośniki, żeby nie zgniotły się, czy by się nie połamały tak łatwo. No i troszkę tą piankę tam musiałem powycinać, żeby to wszystko tam upchnąć. No ale co z tego, no może i odrobinę tej pudłowatości tym kolumnom ubyło, ale i tak mi się Sharp bardziej podoba. No nic nie poradzę na to, ale nie pamiętam dokładnie, muszę zobaczyć na filmie. Z rozbierania Sharpa, tutaj mamy 6 watów, nie pamiętam ile ohmów, chyba 3 z tego co pamiętam, tam jest też 6 watów, ale 6 ohmów także, dlatego może one zdają się grać trochę mocniej, ale wcale nie ładnie od tego Sharpa. Zobaczcie sobie jak gra to, a jak gra tamto. Dostaję w pysk, wpadam w stolik, mocna bomba. Tutaj bas na maksa. Ściągam komin, wciąż zdziwiony i on tam stoi. Co ty kurwa robisz? Kurwa sorry. I weź go kurwa wpuść na salony. Chwilę wcześniej staję rężem pod głównym wejściem, wbiegam na troszkę spory. Zdejmę, na maksa nie szkodzi, ale jak się odrobinkę zdejmie, jest dobrze. Cywil chujowy, rozpierdala jak alarm głowy. Pół na pół, przebrani oni za gwiazdy rapu i ofiary mody, chuj swobody, brak oporów, podłapały grę w napad. Mordy, duży dystans, łapią klimat i wrzuca każdy fanty sam do torby, futra, zegarki, karty. iPhony, labruna, majtki, czapki, banknoty. Ewidentnie pomysł dobry, zajarali się przebraniem. Pięknie jak 90. kroję dalej, co za balet. Mam już na go całą salę, muszę tak. Teraz Sony. Życie nauczyło mnie grać. To nie jest film, życie nauczyło mnie grać. Dostaję w pysk, wpadam w stolik, mocna bomba, ryj nie boli. Łupię krzyż, ściągam komin, wciąż zdziwiony i on tam stoi. Co ty kurwa robisz? Kurwa sorry. I weź go kurwa wpuść na salony. Chwilę wcześniej staję rężem pod głównym wejściem, wbiegam na schody. Uzi w ręce, styl wojskowy, balaklawa, Samara w dłoni. DJ progresywny lub chujowy, rozpierdala jak alarm głowy. Pół na pół, przebrani oni za gwiazdy rapu i ofiary mody, chuj swobody, brak oporów, podłapały. No też gra ładnie, jest ta przestrzeń trochę lepsza. Ale jednak ten dźwięk nadal jest bardziej plastikowy i tutaj nic nie pomoże. Uszczelnienie kolumn, jak widzicie, w otworach. Teraz tych bas refleksów mniej powietrza idzie trochę, ale ciągle idzie. Jest tam po 4 warstwy pianki na całej powierzchni z jakieś 8 cm. Resztę dociska tam taki metalowy słupek poprzeczny i głośnik, także więcej tam się upchnąć nie da. No na upartego by się dało, ale nie ma sensu. Ale wcale to lepiej nie gra niż grało. Sharp mi się nadal bardziej podoba. To też nie jest złe, ale jednak Sharp mi się bardziej podoba. Gra trochę naturalniej, to gra bardziej plastikowo. No i to na tyle, żeby nie przeciągać. No tak podsumowując, Auxa wolę słuchać na Sharpie, ale radio, ze względu, że tutaj jest stereo, a Sharp jest uszkodzony, gra tylko jeden głośnik, na tym Soniaku się o wiele lepiej słucha. Być może nawet to radio lepiej brzmi niż AUX. Także tutaj jest lepsze radio, na Sharpie jest lepszy AUX. No i tyle.
Aha, no gałkę sobie zrobiłem, wystarczył kawałek izolacji, jak widzicie. Kiwam nim nie wypada za tą gałkę. Antenę też sobie dokręciłem, usztywniłem. Już jest dopracowana. No z tyłu to dalej wygląda brzydko, jak wyglądało, ale zrobiłem podkładkę strytki pod tą śrubę, bo pod taką małą śrubę nie miałem nic, znaczy żadnej normalnej podkładki, która by pod taką małą śrubkę weszła, i musiałem zacisnąć strytkę na tej śrubie, żeby dobrze docisnąć tą nakręteczką, żeby to się tak nie majtało, chociaż tak się trochę rusza, bo to jest, ktoś to zrobił tak byle jak prowizorka, no ale już jest lepiej, nie majta się ta antena. Także antena działa, gałka nie wypada, radio tylko tutaj gra fajnie, AUXa też można posłuchać, bo jest sprawny, ale AUXa wolę słuchać na Sharpie. No i tyle co na temat Soniaka. Nie ma rewelacji, uszczelnianie niespecjalnie pomogło, nawet nie wiem czy nie zepsuło, bo chyba miał lepszą przestrzeń, a pudłowato nadal gra. Także nic tu się nie zmieniło. No to uciekam do następnego.